Tematem wkładu, tutaj zresztą pan organizator nalegał na to, żeby był taki w miarę apolityczny, no ale bez od polityki, jak mówiła taka pani Anna Bojacka, uciec niepodobna, to też my zboczymy na tematy polityczne, ale zboczymy. Teraz zresztą zboczeńcy mają dobrą pracę, w związku z tym niczego nie musimy tutaj udawać. Tematem takim wstępnym jest system podatkowy w Polsce. Nawet się dobrze składa, tak nudny trochę, to ja wiem, ale nawet się dobrze składa, bo właśnie rząd ogłosił projekt budżetu na przyszły rok. I jest to budżet od 30 lat, pierwszy raz budżet zrównoważony. Mnie to powinno bardzo cieszyć, dlatego że w 1992 roku opracowałem projekt konstytucji, w którym była norma zakazująca uchwalania budżetu z deficytem i przewidująca kary za każdą próbę obejścia tego zakazu, tak jak za kradzież uchwałą. Nie przeszła ta norma do konstytucji niestety. W związku z tym mieliśmy deficyty budżetowe, znaczy Polska miała deficyty budżetowe z roku na rok i jeśli państwa to nie nudziło, a ktoś miałby ochotę to sprawdzić, to dobrze jest porównać narastanie deficytów budżetowych i długu publicznego do recepcji przez Polskę prawa wspólnotowego. To w miarę postępującej recepcji prawa wspólnotowego przez Polskę narasta deficyt i narasta dług publiczny. Szkoda, że to nie zostało wtedy przyjęte. Większość posłów, jak kolega Korwin-Mikke przedstawiał tę zasadę, to myślała, że to dowcip jest. No i śmiechu było co niemiara, ale 20 lat później okazało się, że mamy dług publiczny taki, z którym nie da się, właśnie nie wiadomo co zrobić. No bo inne państwa to tam kombinują, na przykład jak byłem w 2008 roku w Nowym Jorku, to tam na lotnisku Kennedy'ego, na tym przylotowym terminalu, zauważyłem bingo na całą ścianę z takim zagadkowym napisem: nie wolno izolować demokratycznych narodów. No ponieważ nie wiedziałem o co chodzi, to zapytałem o co chodzi. Wyjaśniono mi, że chodzi o to, żeby Tajwan przyjąć do ONZ-u jako niepodległe państwo. I zrozumiałem, że w Stanach Zjednoczonych ktoś tam myśli, co się bardziej opłaca, czy bardziej się opłaca spłacać dług, czy wykupywać obligacje rządowe amerykańskie od Chin. Tam się tego nazbierało, bo Stany Zjednoczone tymi obligacjami finansowały operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie w ilości 300 milionów dolarów dziennie. No i te obligacje kupował rząd chiński, ma w nich bardzo dużo. No i jeżeli by Tajwan został jako niepodległe państwo przyjęty do Organizacji Narodów Zjednoczonych, to z całą pewnością Chiny by to uznały za krok wrogi wobec nich, dlatego że teraz jest tak, że Chiny się uznają za Chiny. No to trudno, żeby się nie uznawały, ale Tajwan też się uznaje za Chiny. I mimo tej wrogości, to obydwa te twory stoją na stanowisku integralności chińskiego terytorium. Natomiast gdyby Tajwan ogłosił niepodległość, no to znaczy, że jedna prowincja by się od Chin oderwała. No i teraz pytanie, jak by Chiny na to zareagowały. W Ameryce, jak powiem, ktoś o tym myślał, licząc na to, że to będzie mała zwycięska wojna, bo jakby ta mała wojna okazała się zwycięska, no to nie trzeba było wykupywać tych obligacji, a jeszcze by się na Chinoli nałożyło kontrybucje i te pieniądze, które tam sobie uciłali, z nich wyssało. No ale to Stany Zjednoczone wtedy miały ogromną przewagę, miały budżet wojskowy ponad 600 miliardów dolarów, co stanowiło równowartość budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była przewaga Stanów Zjednoczonych. Teraz też Stany Zjednoczone mają wysoki budżet wojskowy i też mają przewagę, ale ten budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych, ponad 700 miliardów dolarów,
jest równowartością już tylko 8 następnych państw świata, więc widzimy, że ta przewaga amerykańska z roku na rok topnieje. I to nawet nie ze względu na wydatki zbrojeniowe Rosji, bo one nie są wcale takie duże, nie przekraczają 70 kilku miliardów dolarów, tylko ze względu na wydatki zbrojeniowe chińskie, które przekroczyły w ubiegłym roku 250 miliardów dolarów. A ponieważ w Chinach są trochę inne ceny, to można tę kwotę pomnożyć przez 1,5. No i widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone mają, czują gorący oddech chiński na karku i to będzie problem w najbliższych latach, bo im później będzie, to tym trudniej będzie coś z tym fantem. Proszę Państwa, ten dług publiczny polega na tym, że jak jest deficyt budżetowy, no to wtedy rząd musi znaleźć środki na pokrycie tego deficytu, bo jak nie znajdzie, no to może być świadkiem bardzo nieprzyjemnych demonstracji. Jedną taką widziałem jeszcze za kadencji premiera Tuska. Strajkowali policjanci z całej Polski, przyjechali tam na Aleję Ujazdowskie pod kancelarię premiera, już byli bąkrowni po celu i stali i skandowali: złodzieje, złodzieje. Przyglądałem się temu ze zdumieniem, dlatego że na całym świecie policja tak widzi złodzieja, to było łatwiej, a tutaj żaden nawet nie wygnął. Także ludzie szkoli wiedzieli, że tych złodziei nie wolno ich łapać, tylko głosem sygnalizowali ich obecność. Więc musi rząd znaleźć pieniądze. No i ma trzy możliwości. Po pierwsze, żeby podnieść podatki. No bo rządy na ogół to korzystają z tej możliwości, ale litościwa natura wzięła podatników w obronę. Dlatego, że podatki można podnosić tylko do pewnego poziomu. Jak się przekroczy ten poziom, to się okazuje, że wpływy do budżetu z tych podniesionych podatków są mniejsze niż przed podniesieniem podatku. To się w ekonomii nazywa efektem Laffera, od takiego amerykańskiego ekonomisty, który to zjawisko spenetrował. To jest, rząd może oczywiście podnieść podatki, ale nie za wysokie. Polski rząd się o tym przekonał, jak jeszcze za premierostwa Leszka Millera podniósł akcyzę na alkohol. No, potrzebne było pieniądze, więc podniósł akcyzę na alkohol. No i co się stało? Okazało się, że wpływy z tej podniesionej akcyzy były niższe niż z akcyzy poprzedniej. A w dodatku do Polski wlała się rzeka spirytusu z zagranicy. No i tutaj pan premier Müller się kapnął, obniżył akcyzę do poprzedniego poziomu. Znowu dochody budżetowe wzrosły, gorzelnie zaczęły pracować na trzy zmiany, a rzeka spirytusu popłynęła, ale w drugą stronę, więc to jest taki przykład pouczający. Podatki można podnosić do pewnego poziomu, już zostały podniesione, a deficyt nadal jest. Co wtedy rząd może zrobić? No, może coś sprzedać. Może coś sprzedać, no to już sprzedaje. W każdej ustawie budżetowej jest taka pozycja, dochody z prywatyzacji już coraz mniejsze one są, bo już tam nie ma czego prywatyzować specjalnie. No ale dopóki może, to sprzedaje. Ale jak już sprzedał, a deficyt nadal ma, to co może zrobić? Pożyczyć. Pożyczyć pieniądze. No i rząd to robi, wypuszcza obligacje. To znaczy, zaciąga takie zobowiązania u tych kredytodawców, że w określonym tam terminie wykupi te obligacje i zapłaci procent. No i ten procent to się kumuluje, nazywa się to uczenie obsługą długu publicznego. To znaczy, trzeba dług pożyczyć. Dopóki państwo jest zdolne do obsługiwania długu publicznego, no to nie uważa się takiego państwa za bankruta. Zresztą finansowa, ta lichwiarska międzynarodówka bardzo takie państwa lubi, dlatego że tak to się nazywa wrażliwość społeczna. Te państwa wrażliwe społecznie muszą pożyczać pieniądze u lichwiarskiej międzynarodówki, a potem obsługiwać ten dług publiczny. To się narobiły wysokie koszty. W 2012 roku koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych. Dla
porównania, czy to dużo, czy mało, to przypomnę, że w 2014 roku prezydent Komorowski zainicjował taki program, 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. No i to w ciągu 10 lat miało kosztować 140 miliardów złotych, czyli 14 miliardów złotych rocznie, a tu 43 miliardy na samą obsługę długu publicznego. To jest taka skala. W następnym roku, 2013, koszty obsługi długu publicznego wzrosły do ponad 50 miliardów. Także taka była dynamika. Rząd po prostu pożyczał coraz więcej i uwaga, tu jest istotny element, dlatego że jeśli rząd jest wiarygodny finansowo, to te jego obligacje są oprocentowane trochę niżej. Natomiast jak nie jest wiarygodny, no to musi wyższy procent płacić, bo inaczej lichwiarze nie chcą tych obligacji przyjmować. No i tutaj też jest przykład. Leszek Miller jako premier wypuścił na 2 miliardy złotych obligacje 20-letnie. Nie sprzedał ani jednej. Nie sprzedał ani jednej. Bo okazuje się, że lichwiarze nie wierzyli, że Polska za 20 lat będzie w stanie te obligacje kupić. Więc kupowali na krótkie, krótkoterminowe, a tych długoterminowych nie. No to jest wskazówka wiarygodności lepsza od różnych tam sondaży, czy tam tego, bo to oni rzucają monetę i jak wyjdzie reszta, to wiarygodny rząd, jak Rożewek, to niewiarygodny. A jak moneta sztorcem stanie, to ani tak nie wiemy. Tak. Proszę Państwa, w 2014 roku koszty obsługi długu publicznego spadły i jego przyrost nadal był, ale trochę się zahamował. Dlaczego? Dlatego, że rząd premiera Tuska przejął środki z otwartych funduszy emerytalnych. To jest osobliwa sprawa. No i w Łodzi nie wypadałoby tego nie przypomnieć, kiedy ta reforma ubezpieczeń społecznych weszła w życie, to pewna miła pani w telewizji łódzkiej zaprosiła mnie na dyskusję na temat tej reformy. No i tam okazało się, że jest pan profesor Hausner, pani minister rolnictwa, no i pani Ewa Tomaszewska, tak, przepraszam. Ewa Tomaszewska, no i oni tam fachowcy ubezpieczeń społecznych przerzucają się tam pierwszy filar, drugi filar, trzeci filar, a ja nic nie mówię. Wreszcie ta pani redaktor się nade mną zlitowała i powiedziała, że pan by coś chciał powiedzieć. Ja mówię, powiedzieć to bym nic nie chciał. Natomiast korzystając z tego, że jest między nami pani Ewa Tomaszewska, ja ją znam jako uczciwą kobietę, to ja chciałbym ją o coś zapytać, bo ona nam powie prawdę. No pani Tomaszewska pokraśniała sobie wydania, że taką recenzję, a pan mówi, no proszę, niech pan pyta. No i ja powiem pani Ewo, czyją własnością będą środki zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych? A ona powiada, no tego ubezpieczonego. Ja mówię, aha, to jak on na przykład wpadnie na pomysł, żeby odbyć podróż dookoła świata, pójdzie tam do tego funduszu i poprosi, żeby mu wypłacili pieniądze, to oni mu wypłacą bez mrugnięcia okiem. A pani Ewa mówi, no nie, a wy jak to? Właścicielowi jego pieniędzy na jego żądanie wypłacą, a ona na to powiada, bo każdy by tak chciał. No pewnie, że każdy by tak chciał, ale jak by miał chcieć, prawda? Ale to od razu się pojawiła wątpliwość co do tego, czyje właściwie te pieniądze są. No i wyjaśnił te kwestie w roku 2008, w czerwcu Sąd Najwyższy, stwierdzając, że te środki zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych to są środki publiczne. A więc całej biedy właścicieli rzekomych tylko środki publiczne. W ten sposób zostali ci ludzie wywłaszczeni. Jednym pociągnięciem niezawisłego sądu zostali wywłaszczeni z ogromnej sumy pieniędzy. No i dzięki temu, że rząd przejął część tych środków, bo część tylko przejął, to zmalały koszty obsługi długu publicznego w ustawie budżetowej. No i tempo przyrostu długu publicznego też zostało zahamowane, bo jak tam prawie 100 miliardów złotych zostało przejęte, to jasne, no to trzeba
musiało to dać efektu. I obecnie rząd pana premiera Morawieckiego zapowiedział, że budżet bez deficytu, czyli budżet zrównoważony, w związku z tym wypada nam się przyjrzeć w podszewce tego cudu gospodarczego. Otóż pan premier Morawiecki niektóre podatki obniżył, to znaczy obniżył podatek dochodowy od młodych ludzi, tam w ogóle zaniechał poboru tego podatku. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo sprytne ze strony rządu, dlatego że wpływy z podatku dochodowego nie są wcale duże. Z podatku takiego bezpośredniego jak podatek dochodowy to nie są wcale duże. Funkcja fiskalna podatku dochodowego jest zatem niewielka, bo największa jest funkcja podatków pośrednich, takich jak VAT, akcyza czy cła. To jest główny, że tak powiem, motor napędzający pieniądze do budżetu. I podatek dochodowy jeszcze ma tę wadę, że to są pieniądze właściwie budżetowe. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że podatkiem dochodowym są obciążeni emeryci. Emerytury są obciążone podatkiem dochodowym. Rząd najpierw płaci emerytury, znaczy ZUS, ale to tak naprawdę rząd, bo to ZUS korzysta z dotacji budżetowych. Więc rząd płaci emerytom emerytury, a potem im zabiera 20%, ale to są pieniądze budżetowe, to nie są dochody. To nie są dochody. Podobnie sfera budżetowa, bo obciążona jest podatkiem dochodowym, muszą płacić tam urzędnicy, policja, wojsko i tak. Więc to nie są dochody. Także tak naprawdę funkcja fiskalna podatku dochodowego jest bardzo niewielka. Dlatego rząd tutaj tym młodym ludziom to odpuścił, bo i tak to wielkiej straty nie będzie. Natomiast podwyższone zostały inne podatki. No i jak to się mówi, uszczelniony zostanie system podatkowy dodatkowy, już myszka się nie prześlizgnie przez te wszystkie pułapki zastawione. Mówiąc krótko, troszeczkę rząd sprawił wrażenie, że podatków nie podniósł, ale podniósł najważniejszy podatek, nie został obniżony, mianowicie podatek od pracy. Podatek od pracy, proszę Państwa, tak zwana składka na ubezpieczenie społeczne, to nie jest żadna składka, bo ona nie jest odkładana nigdzie. Te pieniądze, które ludzie wpłacają, zresztą muszą wpłacać tytułem ubezpieczeń społecznych, to idą natychmiast na wypłatę bieżących zobowiązań. Jeszcze to nie wystarcza, musi budżet dokładać do tego i do ZUS-u, i do KRUS-u. W związku z tym to jest po prostu podatek od pracy. No i wysokość tego podatku jest bardzo duża, to jest prawie 50% dochodu. I myślę, że jest pewna korelacja między tym wysokim opodatkowaniem pracy, bo praca w Polsce jest opodatkowana mniej więcej na tym poziomie, jak luksusowe artykuły, jak kawior, szampan, a to powinno być odwrotnie, prawda? No ale jest odwrotnie. W polityce logiki trudno się w każdym przypadku dopatrzeć. Proszę Państwa, te ubezpieczenia społeczne są przymusowe. A dlaczego są przymusowe? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw musimy odpowiedzieć na inne. Co to właściwie są ubezpieczenia? To jest rodzaj hazardu. Jeżeli podpisuję umowę o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, to co robię? Zakładam się z ubezpieczalnią, że złamię sobie rękę albo nogę, a ubezpieczalnia ze mną się zakłada, że tak nie będzie, że ja sobie niczego nie złamię. No i jak złamałem rękę, to wygrałem zakład, a jak nie, to wygrała ubezpieczalnia, bo wzięła ode mnie pieniądze, nic mi nie dała. Nie ma w tym nic, no bo to ludzie różne tam za hazardy uprawiają, chyba że są zmuszani do tego, a w tym przypadku są zmuszani. Ubezpieczenia społeczne też są rodzajem hazardu. My się zakładamy z ZUS-em, że będziemy żyli długo, a ZUS się z nami zakłada, że będziemy żyli krótko. No i jak żyjemy długo, to no, chciałem powiedzieć, że wygraliśmy, ale to nie jest takie oczywiste.
Polsce, a jak żyjemy krótko, to ZUS wygrał. Proszę Państwa, zwracam uwagę, że ZUS jest agendą państwową, a Państwo ma bardzo dużo takich możliwości, żebyśmy tam żyli jak najkrócej. No i nie wcale nie musi nas o tym informować. No i oprócz tego, że to jest taki hazard przymusowy, to dlaczego jest przymusowy? No, wyobraźmy sobie, że taką scenkę, którą wygramy, że pani jest ubezpieczona, on czy klientem ZUS-u, a ja jestem ZUS-em, tu przychodzę do pani z pistoletem ubezpieczonym, przykładam pani do głowy ten pistolet, ram, proszę, proszę pani, właśnie dowiedzieliśmy się, że pani uzyskuje dochody, proszę tu połowę tych dochodów odprowadzać do nas. No, pani widzi, że to nie żart, pistolet jest nabity i tego, no ale jest pani odważną kobietą i powiada tak. No dobrze, jak taki rozkaz, to trudno, ale proszę pana, niech mi pan wyjaśni, co ja z tego będę miała. No i ja uczciwie ujęty jestem tutaj męstwem i uczciwie pani odpowiadam, kiedyś coś pani damy. Kiedyś, dlatego że Sejm może zawsze zmienić wiek emerytalny. Zrobił to. Zrobił to ostatnio, także wiemy, że może. I no to kiedyś. No nie wiemy kiedy, co ja tam. Co będzie za 40 lat? Nikt tego nie wie, czy w ogóle nie będzie końca świata w międzyczasie. No a coś, dlatego że Sejm też może zmienić zasady. No i teraz są takie debaty właśnie, co by nie wprowadzić takiej emerytury społecznej, że każdy dostanie tam po 1000 zł, a jak tam mu się nie będzie podobało, to kopniaka w tyle dostanie i człowieku z Bogiem ciesz się, że w ogóle coś ci dali. Prawda? No więc to tak. Ten podatek nie został obniżony i nic nie wskazuje na to, żeby został. Dlatego, że on, jak powiedziałem, jest pewna korelacja między opodatkowaniem pracy a kryzysem demograficznym. Zwrócił na to uwagę jeszcze w 1992 roku taki amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla, Gary Stanley Becker, napisał taką książkę, jej polskie tłumaczenie nosi tytuł Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. I on twierdzi, tam za to dostał Nagrodę Nobla, że udokumentował spostrzeżenie, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali. Że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak sobie nie zdają z tego sprawy. No i bardzo ładnie to można pokazać, trafność tego spostrzeżenia, na przykładzie właśnie związku między przymusowym, powszechnym ubezpieczeniem społecznym, a efektami demograficznymi. Normalnie rodzina pełniła rozmaite funkcje, między innymi funkcję ekonomiczną. W rodzinie gromadzony był majątek z pokolenia na pokolenie i w rodzinie rodziły się dzieci traktowane z punktu widzenia ekonomicznego oczywiście jako inwestycja. Jako inwestycja, dlatego że sytuacja rodziców w starszym wieku zależała od tego, po pierwsze, czy mieli dzieci, po drugie, co te dzieci umiały, czy miały jakieś umiejętności społecznie przydatne i po trzecie, jak zostały wychowane, czy w duchu odpowiedzialności, czy nie. To też ludzie na ogół starali się mieć dzieci i przykładali dużą wagę do osobistego ich wychowania. Ubezpieczenia społeczne rozerwały ten związek. Sytuacja ludzi w starszym wieku przestała zależeć od tego, czy mieli dzieci, co te dzieci umiały, jak zostały wychowane, tylko od wysokości składki na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym konieczność opłacania maksymalnej stawki, czy tam do dużej składki na ubezpieczenie społeczne zaczęła kolidować z kosztami wychowania dzieci, kształcenia i tak dalej. No i ludzie zaczęli kalkulować, no po co mam mieć dzieci, tak to nie jest żadna inwestycja dla mnie, to jest obciążenie. To jest obciążenie. No i państwo, któremu też zależało na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy wprowadzić do systemu, nie chcecie mieć dzieci, no
to świetnie, to my mamy tutaj środki antykoncepcyjne, aborcje narządzane i tak dalej, to widzicie, jak będzie dobrze. No i tak się stało, ale po kilkudziesięciu latach tej radosnej twórczości okazało się, że w społeczeństwie gwałtownie wzrósł odsetek ludzi starych, z którymi nie bardzo wiadomo, co robić. I jak to wygląda? No i o ile jeszcze w latach 60. na jednego beneficjenta systemu przypadało 7 wpłacających pieniądze do systemu, to teraz już niecałych 2. Jaki jest efekt tego? No taki, że, a to jeszcze emigracja zarobkowa dodatkowo to pogarsza, no taki, że trzeba składki, znaczy ten podatek od pracy musi być coraz większy. Musi być coraz większy. Jeżeli przekroczy tą magiczną granicę 50% w sposób wyraźny, to młodzi ludzie mogą się zbuntować, mogą powiedzieć, do diabła z tymi starcami, wampirami, nie będziemy tu się zażynać na tym ołtarzu tam jakiegoś błogo dobrostanu. No i może się pojawić powszechne poparcie, masowe poparcie dla legalizacji eutanazji. Ona już i tak jest, bo to powiedzmy tam w pewnym, od pewnego wieku, ja to tutaj jeszcze nie osiadłem takiego wieku, no ale to jest, wyznam się do niego, więc od pewnego wieku właściwie lekarze już tam nie stosują żadnych kosztownych terapii, tylko takie, żeby tam jak gościa nie boli, to już dobrze tam, a to jak umarł, już na pewno go nic nie boli. No i tego. Więc tak to wygląda. Tak to wygląda, proszę Państwa, tu akurat na tym odcinku, że tak powiem, frontu finansowego, rząd nie robi wiele, albo właśnie nie robi nic. Ten księgowy deficyt budżetowy, jak tu starałem się, zaglądając pod potrzebę tego cyklu gospodarczego, jest jeszcze w sytuacji, że rząd bardzo wiele programów rozdawniczych takich wprowadził, no i zamierza je jeszcze rozszerzać, co oczywiście jest taką korumpowaniem ludzi i własnymi pieniędzmi. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że to są ich własne pieniądze, myśli, że to jest jakiś tam. W ogóle wielu ludzi myśli, że państwo to śpi na pieniądzach, tam w piwnicy gdzieś Narodowego Banku Polskiego, one się tam kocą, mnożą i tak dalej. No i w związku z tym, jak rząd jest dobry, to tam trochę daje, jak niedobry, to nie daje, wszystko sam zeżre. Taka jest między innymi różnica między obozem dobrej zmiany, znaczy jedna z różnic między obozem dobrej zmiany, a obozem zdrady i zaprzaństwa. Bo dobra zmiana, no wie, że trenuje podatników biednych, to jasne, ale okruszkami ze stołu pańskiego się dzieli. A rząd, ten obóz zdrady i zaprzaństwa się nie dzielił. I teraz rozgoryczeni są bardzo, dlaczego myśmy nie wpadli na ten pomysł? No tam obiecują, że będą się dzielić, ale to już mało kto wierzy w te obietnice, bo jak mogliście, to ci się nie dzielili, prawda? To teraz to za każdy dobry, a to nie. Także proszę Państwa, do tego się w gruncie rzeczy sprowadza ta różnica, bo obóz dobrej zmiany i nasz obóz zdrady i zaprzaństwa nie ma żadnego innego pomysłu na państwo, tylko taki, żeby tutaj jakoś ludzie, obywatele, suwerenowie odczuwali wdzięczność. Bo proszę Państwa, zamiast tych programów podstawowych, bo można było w biedy, jak się tam przymknie oczy na różne szczegóły, to można było uznać, że na przykład program 500+, to jest forma zwrotu podatku. Rząd wziął podatek, a teraz proszę bardzo, część tam zwrócimy. Dobrze, dzieli się okruszkami ze stołu pańskiego, ale przecież jest jeszcze prostsza forma, żeby tej części podatku po prostu nie pobierał. Tej właśnie, którą potem oddaje. No tak, ale to takie rozwiązanie ma dwie wady. Po pierwsze,
ludzie nie mieliby żadnego powodu do wdzięczności wobec rządu. Nic nam nie dał, ale no, to, to powinno być, a nie to ja. Prawda? I po drugie, nie powstałaby struktura biurokratyczna, a tu powstają aż trzy. Jedna zbiera pieniądze, druga rozdziela pieniądze, a trzecia kontroluje, czy tam nikt nie kamnie, prawda? To od razu trzy struktury biurokratyczne. I takie proszę zwrócić uwagę, że zarówno jeden rząd, jak i drugi, jedna ekipa, jak i druga preferują rozwiązania. I to jest bardzo wyraźna tendencja. Preferują rozwiązania służące, znaczy których ubocznym efektem jest wzrost biurokracji. Bo znakomitym przykładem są cztery wiekopomne reformy charyzmatycznego premiera Tuska jeszcze z 1997 roku. Były one, znaczy muszę powiedzieć tak, że każda reforma ma dwojakie cele. Cele deklarowane i cele rzeczywiste. No i cele deklarowane są bardzo patetyczne, zachęcające i tak dalej. Proszę, będziemy tu wam przychylać nieba. Ale one mają to do siebie, że albo są osiągalne, albo nie. Mogą nie. Cele rzeczywiste natomiast muszą się pojawić. Muszą. I na ogół pojawiają się natychmiast. I co się stało? Na przykład weźmy taką wiekopomną reformę ochrony zdrowia. Pan charyzmatyczny premier Buzek tam ją tego prowadzi. Proszę Państwa, ona została podporządkowana takiej zasadzie, że pieniądze idą za pacjentem. Może idą, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale w ogóle wszelki, już dawno został zerwany. No i mamy tutaj problem, Houston, mamy problem, co się tutaj dzieje. Ludzie narzekają, lekarze też narzekają, że za mało zarabiają. No wszyscy są niezadowoleni. A przecież miało to nam przychylić nieba. Czyli to przychylenie nieba to był cel deklarowany, a wzrost, rozrost struktur biurokratycznych był celem rzeczywistym, bo kto miał nam przychylać nieba zgodnie z reformą charyzmatycznego premiera Tuska? No kasy chory. 16 kas terenowych i jedna mundurowa. I charyzmatyczny premier Tusek, nauczony doświadczeniem rządów obozu, który był oskarżany i słusznie o zawłaszczenie państwa koalicji PSL-SLD. No to już nauczony tym doświadczeniem wprowadził dla tych struktur biurokratycznych kaskowych takie gwarancje prawne, że nawet zmiana rządu nie mogła tam niczego wzruszyć. I oczywiście, co było efektem czterech wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Tuska? Gwałtowny wzrost liczby stanowisk w sektorze publicznym i gwałtowny wzrost kosztów funkcjonowania państwa, no bo trzeba było. Ludzie, a jeszcze pani Bieńkowska tu nam wyjaśniła, że oni byle czego nie zjedzą, to kto tam za 6 tysięcy, to tylko idiota, to no to jasne. Proszę Państwa, no i kiedy te kasy COVID sobie istniały i kiedy rządy przejęła znowu koalicja SLD-PSL w 2001 roku, no premier Mille chciał obsadzić własnym zapleczem politycznym te kasy COVID, ale okazało się właśnie, że gwarancje prawne są takie, że jest to niemożliwe. To co wtedy zrobił? Zlikwidował kasy COVID i wprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia. Całkiem inną strukturę, więc ona została już utworzona z właściwą obsadą personalną. I proszę zwrócić uwagę, teraz lekarze się zastanawiają, czy by nie zastrajkować przed wyborami, bo to kiedy strajkować, jak nie przed wyborami, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, kto zamierza strajkować. Lekarze i pielęgniarki, czyli te osoby, które są bezpośrednimi wykonawcami, sprzedawcami, wykonawcami usług medycznych. Natomiast urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia nie strajkują.
widocznie są zadowoleni z swojej sytuacji. A oni przecież nikogo nie leczą, ani nie będą, bo to oni tylko tam są, bo muszą być, bo to tak rząd tak postanowił. W związku z tym nawet nie zamierzają ryzykować tego, żeby pojawiły się jakieś pytania, trzeba by na pewno ich praca jest taka potrzebna, czy bez nich się nie dało obejść. Proszę Państwa, jest to właśnie przykład wybierania rozwiązań, które tworzą, sprzyjają tworzeniu struktur biurokratycznych. Bo gdyby na przykład charyzmatyczny premier Buzek oparł reformę ochrony zdrowia nie na zasadzie, że pieniądze idą za pacjentem, tylko że pieniądze idą z pacjentem. Pieniądze idą z pacjentem. A dlaczego idą z pacjentem? A dlatego, że rząd mu ich nie odebra, bo on ma pieniądze i z nim pieniądze idą. Wtedy szpitale by chętnie pacjentów przyjmowały, bo pacjent, który płaci, to on jest cennym nabytkiem, prawda? I tak nawet eutanazji to lepiej u niego nie stosować, bo to wtedy przestanie płacić. A tak dopóki żyje, nawet tam uporczywą terapią podtrzymywany, no to płaci i tak. Więc, no ale wtedy znowu nie powstałaby żadna struktura biurokratyczna, która by, gdzie by można ulokować swoje polityczne zaplecze. I to jest mechanizm, który no, powinniśmy po pierwsze sobie uświadomić, a po drugie no, starać się jakoś wymuszać na naszych umiłowanych przywódcach, żeby okazali nam trochę litości, żeby okazali nam trochę zmiłowania, bo oni no, nie okazują nam tego zmiłowania, to markują takie zmiłowanie. I projekt budżetu, który przedstawił pan premier Morawiecki, zresztą nawet wiceminister finansów powiedział, że to jest taka sztuczka księgowa. I rzeczywiście, no miał rację, nie wiem, czy za tę szczerość nie zostanie uskarżony koleśnie, bo to on na pewnym poziomie to już szczerość nie popłaca. Ale no, to dzięki temu, żeśmy się trochę lepiej zorientowali, a jak się zajrzy pod podszewkę tego cudu gospodarczego, no to od razu widać co. Rząd zamierza przejąć, znaczy zlikwidować otwarte fundusze emerytalne. Tam jest jeszcze zgromadzonych około 160 kilku miliardów złotych. Rząd tak całkiem, znaczy rząd nie weźmie tych pieniędzy tak od razu, tylko przekaże je na indywidualne konta. Znowu będzie takie wrażenie, że to jest, że ci nowe kieszeni są właścicielami, ale nie będą mogli tych pieniędzy na własne żądanie odzyskać. I przekazując fundusze z otwartych, przekazując pieniądze z funduszy emerytalnych otwartych, będzie pobierał 15% opłaty takiej przekształceniowej. 15% to jest 22 miliardy złotych i wprawdzie to przekształcanie będzie trwało 2 lata do 2021 roku włącznie, ale 22 miliardy złotych zostały zaksięgowane już w przyszłorocznym budżecie. Cały dochód z opłaty przekształceniowej został. No dlatego ten wiceminister jest taka księgowa sztuczka. No i dobrze by było, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, żebyśmy się nie dawali nabierać na takie rzeczy. Miło, że pan premier Morawiecki uważa, że zrównoważony budżet to jest coś dobrego, bo nie. To akurat tutaj wypada mu przyznać rację, tylko że on nas trochę kiwa. Nas trochę kiwa, ten budżet nie jest zrównoważony naprawdę, tylko jest zrównoważony przy pomocy sztuczek księgowych. Proszę Państwa, system podatkowy jest dosyć taki nudny i trudny, zwłaszcza niektóre podatki. Tu jest taki pan profesor Witold Modzelewski, który wprowadzał u nas podatek od towarów i usług, czyli VAT. No i, a potem jak już przestał być urzędnikiem państwowym, to zajął się objaśnianiem tego, co stworzył.
co właściwie poeta chciał powiedzieć. O, to nic dokładnie tego nie wiem. Co Urząd Skarbowy, to inne interpretacje. Wszyscy wołali pana Mozeleckiego, no niech, że pan powie, panie profesorze, jak to ma być, bo my tu bezradni jesteśmy, nic nie wiemy. Otóż podatki powinny być proste. Podatki powinny być proste, także żeby każdy człowiek, nawet bez jakiegoś specjalistycznego przygotowania, mógł się zorientować w tym systemie. Czego państwo od niego chce? To jest pierwszy taki postulat pod adresem systemu podatkowego, a drugi postulat, że podatki powinny być niskie. Podatki powinny być niskie. Proszę państwa, mamy tutaj takie porównanie do tego, jak było ponad 100 lat temu, niewiele ponad 100 lat temu, przed wybuchem I wojny światowej. W roku 1913 za najbardziej fiskalne państwo świata uchodziła monarchia austro-węgierska. Inne państwa, te mniejsze, a ponadto monarchia austro-węgierskiej uważano, że to największe, chyba słusznie, no ale jak to wyglądało? Otóż nie jakiś tam ktoś tam prowadzący jakieś skomplikowane, ogromne operacje gospodarcze, tylko zwykły wiejski rzemieślnik, na przykład wiejski kowal w Galicji. Jaka była jego sytuacja? Otóż jest takie pojęcie dzień wolności podatkowej. Dzień wolności podatkowej to jest moment, w którym zapłaciliśmy wszystkie podatki, które rząd od nas oczekuje, i od tej pory już pracujemy dla siebie. Więc dla wiejskiego kowala w Galicji dzień wolności podatkowej przypadał na przełomie stycznia i lutego. On w ciągu miesiąca zarobił na wszystkie podatki i potem już pracował dla siebie. Obecnie w Polsce dzień wolności podatkowej przypada mniej więcej w połowie lipca. W połowie lipca, więc to pokazuje, jak wysokie są obciążenia podatkowe. No, rząd oczywiście nam tu tego, że no słuchajcie, musimy wam przychylać nieba, a to w taki sposób, a to w taki, że dzieciom będziemy urządzali klasówki z masturbacji i tak dalej, no to przecież kosztuje. Więc to jest, ale to nie musimy zaraz traktować tego poważnie, bo to tak się różne rzeczy ludzie gadają, jak się tak wierzyli we wszystko, co ludzie gadają, to ładnie byśmy wyglądali. Proszę państwa, czy jest jakiś sposób, który by sprzyjał? Gwarancji nie ma, oczywiście żadne ludzkie działanie nie jest doskonałe, jest zawsze obarczone takim ryzykiem niedoskonałości. Czy jest jakiś pomysł? Wydaje mi się, że jest. Mianowicie, jaki mamy w tej chwili system podatkowy, finansów publicznych, model finansów publicznych? Ano taki, że głównym poborcą podatków jest rząd. Samorządy terytorialne trochę tam zbierają, ale to są niewielkie. Głównym poborcą podatkowym jest rząd. I rząd potem tych pieniędzy, które tam nazbierał, to przekazuje samorządom terytorialnym na sfinansowanie tak zwanych zadań zleconych. Tego jest oczywiście zawsze za mało, tam samorządy się zadłużają, tam niektóre to trzeba by na dobry porządek zlicytować, ale nikt nie wie, czy zrobić następnego dnia, więc na razie zostaje tak, jak to jedna gmina tam została rozparcelowana, bo już miała takie długi, że o pomstę do nieba woławo, ale to dla miasta są też takie, na przykład Słupsk pod rządami pana Roberta też się zadłużył, że właściwie nie powinien być widzę, a pan Robert przezornie o tym nie wspomina, no ale to jasne. Proszę państwa, pomysł polega na tym, żeby odwrócić tę sytuację, żeby rząd w ogóle przestał być poborcą podatkowym, tylko żeby poborcą podatkowym była gmina. Nawet nie rząd, tylko Sejm wyznaczałby corocznie
poziom składki na państwo, które gminy musiałyby spłacić. Jak gmina by nie była w stanie zapłacić składki na państwo, to by znaczyło, że nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, powinna być rozparcelowana, a przy okazji zlikwidować dwa pośrednie szczeble samorządu terytorialnego, powiatowy i wojewódzki. One istnieją wyłącznie z powodów socjalnych. Wyłącznie z powodów socjalnych, żeby zaplecze polityczne partii establishmentu miało jakieś środowisko. Państwo z tego nic nie ma. Bez nich można by się było bardzo, znaczy łatwo obejść. Gmina ma obowiązek zapłacić składkę na państwo, którą ustala Sejm, ale niekoniecznie w tej samej wysokości każdego roku. O, dlaczego nie? O, wyobraźmy sobie, że nastąpił gwałtowny wzrost napięcia międzynarodowego w Europie. Na horyzoncie się zarysowała możliwość konfliktu zbrojnego na dużą skalę. No to my musimy państwo przygotować, musimy armię postawić na jakimś poziomie, uzupełnić tam broń, zakupić broń, zapasy amunicji, tam medykamentów, materiałów pętnych i tak dalej. Musimy przygotować się, zbudować jakieś fortyfikacje, zbudować jakieś lotniska szybciutko, przygotować jakieś tereny do zatopienia, żeby utrudnić nieprzyjacielowi posuwanie się. No to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje. Więc składka na państwo mogłaby być w takich momentach wyższa niż w innych, ale wszystko się wyjaśniło, to napięcie zerwało, groźba konfliktu zbrojnego się oddaliła, a myśmy się już zdążyli przygotować, więc w następnym roku składka na państwo mogłaby być znacznie niższa. Proszę państwa, gmina oddawałaby tę składkę na państwo, a wszystko to, co miała ponad to, to już by było do jej wyłącznej dyspozycji. Po co to taką zmianę zrobić? Po to, żeby zmusić samorząd gminny do dbałości o rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie, dlatego że mieliby tylko tyle pieniędzy, ilu mają podatników, którzy efektywnie płacą podatki. Nie z budżetówka, bo to nie jest żaden ten, tylko takich prawdziwych podatników, którzy rzeczywiście płacą podatki. Więc samorząd gminny musiałby im usuwać sprzed nóg wszelkie przeszkody. Co więcej, gminy by zostały zmuszone do konkurowania o podatników. Bo która gmina ma więcej podatników? Kapitał jest taki jak człowiek. Jak go biją, to ucieka. Jak go tam karesują, no to wtedy tam. Więc gminy by musiały rywalizować ze sobą o podatników. Proszę państwa, a jest tu pewien taki, jakby to powiedział Kukuniek nasz kochany, jest tu pewien plus ujemny. Jest tu pewien plus ujemny, a ten plus ujemny wynika z takiego spostrzeżenia poczynionego przez takiego pozbawionego złudzeń Francuza Karola Ludwika de Montesquieu. On się, to był człowiek spostrzegający, ale pozbawiony złudzeń, no i zastanawiał się, jakby tutaj wprowadzić jakieś gwarancje ochrony poddanych przed samowolą władzy. I doszedł do wniosku, że każda władza ma taką skłonność do niepohamowanego rozszerzania swojego imperium. I na tej zachłanności Karol Ludwik de Montesquieu zbudował coś w rodzaju gwarancji ochrony przed samowolą władzy. Właśnie na tej zaborczości władzy zbudował to, bo stwierdził, że no tak, każda władza ma taką skłonność, więc jak się jedną władzę na drugą napuści, to one będą nawzajem się tam blokować. A jak jeszcze na te dwie się napuści trzecią, no to wtedy już będą się cały czas trzymały te władze za klapy. A jak będą się trzymały za klapy, to już nie będą miały trzeciej ręki, żeby dusić za gardło nas. No i to jest ta gwarancja. To jest ten system trójpodziału władzy Montesquieu'a. I to jest taka gwarancja. Proszę państwa, więc musimy o tym pamiętać, bo dobra, gminy by konkurowały podatników, usuwałyby przed podatnikami wszelkie przeszkody, no ale co z tego, kiedy władza centralna miałaby cały czas ochotę
żeby tę autonomię finansową samorządów gminnych zlikwidować. I w bardzo prosty sposób, na przykład Sejm ustanowiłby składkę na państwo na takim poziomie, żeby wyciągnął, wyssałby wszystkie pieniądze z gmin, no i cały pogrzeb na nic. Cały pogrzeb na nic. Czy jest jakiś sposób, żeby uniemożliwić Sejmowi coś takiego, zrobienie czegoś takiego? Proszę Państwa, mamy Senat, który właściwie nie wiadomo po co istnieje. Ani mądrzejsi nie są ci senatorowie, głupsi też nie są, tylko dlatego, bo gdyby byli głupsi, to wiadomo, ale nie są. W związku z tym nie wiadomo po co on jest. I przy pomocy bardzo niewielkiego zabiegu można by ten Senat, który nie wiadomo po co istnieje, przekształcić w dosyć sprawny instrument ochrony samorządu gminnego przed wszelkimi zamachami na jego autonomię finansową i każdą inną zresztą. W jaki sposób, jaki zabieg byłby tu konieczny? Nieznaczna korekta ordynacji wyborczej do Senatu. Nieznaczna. Czynne prawo wyborcze zostawiamy, znaczy bierne prawo wyborcze, przepraszam, zostawiamy tak jak jest. Każdy pan po osiągnięciu pewnego wieku mógłby kandydować na senatora. Natomiast trzeba by ograniczyć czynne prawo wyborcze, bo w tej chwili prawo głosowania na senatora ma każdy, kto ma prawo głosowania w Sejmie, na posłów do Sejmu. A to by było to zawężone. Otóż prawo głosowania w wyborach do Senatu mieliby tak zwani obywatele kwalifikowani. To znaczy tacy, którzy sami piastują już funkcję publiczną z wyboru. Kto by to był? Przede wszystkim ja, część tych obywateli kwalifikowani, to byli samorządowcy gminni. I senatorowie wybierani przez takich wyborców, to już jedno by wiedzieli, to instynkt samorządowy by im podpowiedział, że muszą pilnować autonomii samorządu gminnego, bo jak nie, to każdy z nich zostanie zdmuchnięty jak gromnica w jednej chwili. Więc musieliby, a ponieważ Senat uczestniczy w procesie legislacyjnym, więc jeżeli Sejm by uchwalił składkę na państwo na zbyt wysokim poziomie, to Senat mógłby to skorygować i zablokować, co jest korzystne dla gospodarki, korzystne dla obywateli, dlatego że w interesie obywateli nie jest to i gospodarki, żeby rząd był rozrzutny. No, tyle ile trzeba, ale bez tam przesady. No i ponieważ Senat bierze udział w procesie legislacyjnym, to coś takiego mógłby skutecznie zablokować i mógłby zablokować również każdą próbę ustawowego ograniczania autonomii samorządu gminnego, nie tylko finansowej, ale każdej innej. To jest trochę podobne do pomysłu decentralizacji, który wysunął obóz zdrabni Zaprzaństwa niedawno. Tam postulował, żeby wprowadzić autonomię taką na poziomie województwa, na poziomie samorządu województwa. Był wstęp do, tak jak to powiedział kiedyś przy Stępie Szczerości, pan doktor Jerzy Grożeli, lider Ruchu Autonomii Śląska, wygadał się, że w roku 2020 Polska będzie państwem federalnym, czyli w ten sposób ma być zmieniony ustrój państwa z unitarnego na federalny. Tymczasem no to województwa samorządowe zostały zlikwidowane, więc samorządy powiatowe też, a samorząd gminny to jest zbyt niski szczebel, żeby mogło tu się pojawić jakieś zagrożenie polityczne tego typu. Dlatego takie rozwiązanie wydaje się korzystne z punktu widzenia gospodarczego i wydaje się bezpieczne z punktu widzenia politycznego. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja akurat tego pomysłu nie referowałem, ale Pan go zna z innych źródeł. Chodzi o to, żeby zlikwidować przymus ubezpieczeń społecznych. One by nadal były możliwe, ale już na zasadzie dobrowolności. Powiedzmy, ogłaszamy, że od 1 stycznia 2022 roku kończy się przymus ubezpieczeń społecznych. Co by się stało? Natychmiast przestają do systemu napływać składki. To jasne. Czyli ten podatek od pracy przestaje napływać. A tymczasem państwo ma
zobowiązania wobec tych ludzi, którzy tam czekają. Nie można tych ludzi pokrawić. Więc nie ma innego wyjścia, tylko jak tego samego dnia wprowadzić podatek celowy na emerytury i renty. Celowy, to znaczy ani złotówka, nie mogę pójść na wojsko, na inne cele, na drogi, tylko na to. On w pierwszych latach byłby w wysokości co najmniej takiej jak składka na ubezpieczenie, to w połowach nawet większy, ale generalnie miałby tendencję malejącą. Z powodów oczywistych, biologicznych, miałby tendencję malejącą. Jaka jest wada tego? Ano taka, że dwa pokolenia obywateli zostałyby obciążone nieekwiwalentnym świadczeniem bez swojej winy właściwie. To zwłaszcza pierwsze pokolenie, bo drugie pokolenie to jest 25 lat. To drugie to już tam specjalnie dotkliwie tego nie odczuwało, ale to pierwsze to odczuwało. No to jest ta wada. To jest ta wada. Proszę Państwa, szkoda, ogromnie żałuję, że nie udało nam się w 90 roku i tam w późniejszych latach przekonać opinii publicznej w Polsce do pomysłu stworzenia funduszu emerytalnego. 30% akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. Gdyby taki fundusz emerytalny został utworzony, to taką operację można by przeprowadzić właściwie bezboleśnie. Właściwie bezboleśnie, bo to by był taki materiał amortyzujący tę niekorzystną sytuację pierwszego pokolenia. No ale już się nie da, sprawy zaszły tak daleko, że tak jak Pan słusznie zauważył, nie ma dobrego rozwiązania. Są złe, to też jest złe, ale inne są jeszcze gorsze. Bo wyobraźmy sobie, że nic nie zrobimy, że zostawimy wszystko tak, jak jest. Przy postępującym kryzysie demograficznym bardzo szybko doczekamy się, jeszcze nawet ja, że będzie jeden do jednego, jeden na jednego beneficjenta systemu będzie przypadał jeden wpłacający pieniądze. No i wtedy oczywiście obciążenie tym podatkiem od pracy będzie bardzo duże, będzie rosło. No i powiem, wtedy coś trzeba będzie zrobić. Zwłaszcza, kiedy młodzi ludzie się zbuntują. Więc w moim przekonaniu lepiej jest zgodzić się na pewną niedoskonałość, niż dążyć do perfekcji. Bo to nie jest tak, że wszystkie sytuacje muszą skończyć się wesołym ubytkiem. Nie. Są sytuacje, które już nie mogą się skończyć wesołym ubytkiem, bo sprawy zaszły za daleko. I to jest tyle, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne. Pozytywne aspekty dziać, no nie ma. Nie ma takich pozytywnych aspektów. Jaki jest sens prawny tej amerykańskiej ustawy, nie polskiej, tylko amerykańskiej, taki, że rząd Stanów Zjednoczonych na podstawie tej ustawy zobowiązał się do dopilnowania, żeby Polska, która przede wszystkim jest na celowniku, zadośćuczyniła żydowskim roszczeniom majątkowym odnoszącym się do mienia, do własności bezdziedzicznej. Taki jest sens prawny tej ustawy. Ona obliguje sekretarza stanu, żeby co roku składał sprawozdanie kongresowi. A jaki jest stosunek kongresu do tej sprawy, to już nie musimy się domyślać, bo już żeśmy się dowiedzieli. 88 na 100 senatorów zwróciło się do sekretarza stanu na piśmie, żeby przedsięwziął wobec Polski śmiałe kroki, które Polskę tam podkręciły, żeby się tak nie ociągała. No i 1 września pan Pompeo, bo to do niego list był adresowany, pan Pompeo będzie w Warszawie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z naszych umówionych przywódców zapytał o to prezydenta Trumpa, jak to on sobie wyobrażał i tak dalej. I żeby te argumenty, o które tutaj pan podniósł, żeby mu przedstawił, pan prezydent Duda miał dwie okazje, żeby to zrobić. Kiedy był w Białym Domu i w 4 oczy rozmawiał z prezydentem Trumpem. Za pierwszym razem, kiedy był jesienią 2018 roku, odbył 20-minutową rozmowę w 4 oczy z
prezydentem Trumpem, a tego samego dnia wieczorem w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie było przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. No i pan prezydent był na tym przyjęciu i przez jednego z uczestników, właśnie takiego, który mi to relacjonował bezpośrednio, pan prezydent został zapytany, czy w trakcie tej 20-minutowej rozmowy poruszył sprawę ustawy 406. Pan prezydent powiedział, że nie. No to zapytany został, dlaczego nie? Bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No pewnie, że nie zaproponuje czegoś takiego, bo w interesie prezydent Trump nie jest prezydentem Polski. I nie ma obowiązku troszczenia się o polski interes państwowy. Jeżeli władze państwa polskiego wykazują nieśmiałość albo brak zainteresowania tą sprawą, no dlaczego on się ma tym przejmował? Nie będzie się przejmował. Obawiam się, że też nie zostanie zapytany, kiedy będzie w Warszawie. I kolejna okazja, że tak powiem, przejdzie nam koło nosa. Pan pyta, że no, gdyby Żydzi stali się okupantami tutaj w Polsce, ja nie mówię tego, że oni tu kogokolwiek mordowali, bo tylko używam tutaj polskiego znaczenia łacińskiego słowa okupatio. Okupatio to znaczy zawłaszczenie. Jeśli by taki ogromny majątek został środowiskom żydowskim przekazany, no to by zawłaszczyli Polskę, a przynajmniej znaczną jej część. No, to takie przypuszczenie, że Żydzi by się o nas troszczyli, to przynosi wprawdzie panu zaszczyt, ale niestety uważam je za naiwne. Uważam je za naiwne. Oni by się troszczyli... Czyli się niewolnikami jednak jakoś zajmować? Proszę pana, jasne, nie. To nawet muszę powiedzieć, jeśli państwa interesuje, jak to właśnie jest w warunkach okupacyjnych, to warto przeczytać takie wspomnienia Adama hrabiego Ronikiera. Adam hrabia Ronikier był w czasie okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej, prezesem Rady Głównej Opiekuńczej. To była jedna z dwóch polskich organizacji, które oficjalnie działały w Generalnej Gubernii. Pierwszą to był Polski Czerwony Krzyż, tam była hrabina Maria Tarnowska prezesowała temu, a drugą to była właśnie Rada Główna Opiekuńcza i on był prezesem oczywiście do czasu, kiedy Niemcy go nie przepędzili, to jest to stanowisko, jak tam do więzienia trafił, no mniejsza. I on tam z racji tego, że Generalna Gubernia, w ogóle Rzesza Niemiecka była państwem socjalistycznym i Generalna Gubernia też na swój sposób. W związku z tym rząd Generalnej Gubernii zbierał podatki z Generalnego Gubernatorstwa całego, a w budżecie była taka pozycja pomoc społeczna. Pomoc społeczna. Więc Adam Ronikier się domagał, że jak wy tu zbieracie podatki i taką macie pozycję, to powinniście przynajmniej część tych środków przekazywać Radzie Głównej Opiekuńczej, bo ona wydawała 2,5 miliona posiłków dziennie. Także to, i to wszystko się opierało na ofiarności społeczeństwa polskiego, a Rada Główna Opiekuńcza żadnego dofinansowania od rządu Generalnej Gubernii nie dostawała. Więc to pokazuje, jak się okupant troszczy o ludność okupowaną. Nie robił sobie wielkich złudzeń co do tego. Kolejne pytanie. Czy znana jest historia, aby państwo będące w sojuszu z innym państwem płaciło temu drugiemu haracz za... No ja nie znam takiego przypadku. To jest właśnie dlatego dobrze by było zapytać prezydenta Trumpa, no jak on sobie wyobraża przyszłość sojuszu polsko-amerykańskiego w tych warunkach. Bo proszę państwa, Polska jest państwem sprzymierzonym ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na czym polega charakter uczestnictwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim? Ja nie mówię, że to jest źle, bo dobrze jest, ale uczestnictwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim polega na tym, że Polska udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb rozgrywki globalnej, którą Stany Zjednoczone prowadzą, a to z Rosją, a to z Chinami, a to z Iranem, a to w ogóle jeszcze.
I to nie my będziemy decydować, kiedy ta rozgrywka się rozpocznie, jaki zasięg będzie miała, jakie skutki przyniesie, więc to będą decydowały Stany Zjednoczone, a my będziemy najwyżej ponosili konsekwencje, na przykład w postaci zniszczenia naszego terytorium. Uwaga, co powiedział prezydent Trump podczas konferencji prasowej, kiedy tam odwiedził go prezydent Duda. Prezydent Duda narzekał na Rosję, a prezydent Trump narzekał na Chiny, ale jak już skończył narzekać na Chiny, to powiedział tak: jestem przekonany, że Polska będzie miała wkrótce dobre stosunki z Rosją, tak jak Stany Zjednoczone. No, moim zdaniem to jest bardzo ważna deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. W moim przekonaniu może ona zapowiadać kolejny reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Bo jeżeli głównym problemem Stanów Zjednoczonych są Chiny, a chyba tak jest, to jeżeli Stany Zjednoczone będą próbowały jakoś rozegrać te partie z Chinami, to rozsądek by im nakazywał, żeby zapewnić sobie przynajmniej neutralność Rosji. No i pytanie, czego Rosja zażąda w zamian? Bo w polityce trzeba mieć z góry przygotowaną odpowiedź przynajmniej na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? Między tymi dwoma odpowiedziami jest cała polityka. Proszę Państwa, czy często szanowny pan redaktor wychodzi z domu w kontekście tego, że lepiej, żeby wydający za filozofa pan Hartmann i tak dalej? No ja często wychodzę z domu. Pan profesor Hartmann no trochę tego kompromituje, że tak, takie, bo on powiedział, że trzeba nie wychodzić z domu. Ja rzadko się z nim zgadzam. Prawie nigdy. Ale tutaj to jest pewna racja. I to no, łatwo to wykazać na przykładzie Żydów. Gdyby Żydzi nie wychodzili z domu w roku 135, to by cesarz Hadrian nie burzył Jerozolimy, nie dziesiątkował by ich. Ba, gdyby nie wychodzili z domu za Nerona i Wespazjana, to jeszcze świątynia jerozolimska nie została wzburzona. Tam nadal by szlachtowano krowy i cielęta i tam, zanieczyszczenie środowiska było straszne. Rzeczywiście nie byłoby get, nie byłoby antysemityzmu. To rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tu w pewnym sensie pan profesor Hartmann ma rację. Szkoda, że się nie zastosował. No ale trudno, stało się. Dzięki temu za to mamy możliwość czerpania z jego krynicy, prawda? I ostatnie pytanie. W tym mieście rządzi nominalny arcybiskup Ryś, a wcześniej księdz Zaszewski. Co pan redaktor mówi? No rzeczywiście arcybiskup Ryś jest oryginalny. Ja zgadzam. Czasami ta oryginalność w moim przekonaniu, ale to ja jestem takim tradycyjnym katolikiem przedsoborowym, to czasami wydaje mi się, że ta oryginalność nie zbyt daleko, ale to nie ja jestem biskupem. Na szczęście mnie to nie dotyczy, bo ja jestem z innej diecezji. Co prawda, kardynał Nycz też jest oryginalny, tylko ma trochę inny sposób niż arcybiskup Ryś. Natomiast arcybiskup Jędraszewski, no cóż, powiedział parę słów prawdy, co dobrze świadczy o jego takim, że się kapnął, o co tutaj chodzi. Bo proszę Państwa, na czym polega ten cały dowcip, że sodomici i gomoryci wpadli na pomysł, żeby kłuć nas w oczy tak zwaną miłością Chrystusową. To taka pani Nykiel jest taka celebrytka, tam ona tańcuje, śpiewa, nie wiem co jeszcze robi, mniejsza z tym. No i ona powiada, że ona wierzy w Boga i mówi, jestem przekonana, że Pan Bóg wszystkich kocha tak samo, niezależnie od tego, jak tam dokazują. No i to my tak samo powinni ludzie kochać ze wszystkimi. Najlepiej po nocy z kimś innym, bo to 7 chci jest, żeby nam życia wstawiło na to. Otóż no to jest plaga taka, to mniej więcej ta teologia o miłości Chrystusa.
Ziobry jest taka jak pan Jerzy Owsiak, tam się podlizuje swoim wyznawcom. Jesteście wspaniali, kocham was. To, tak naprawdę to tam polewa, ale no, tam nie wypada. Jesteście wspaniali, kocham was. No i zachowanie, czy te, że tak powiem, pozory miłosne pana Owsiaka są podstawą tej teologii. Obawiam się, że niektórzy księża, na przykład przewielebny ksiądz Lemański, to on dokładnie taką teologię tutaj zamierza chyba przepowiadać. To no mówię, na szczęście. Obecnie w Nowosolnej tutaj właśnie. No, więc to trochę wydaje mi się, że w tej sytuacji arcybiskup Rys jest nadmiernie pobłażliwy. Nadmiernie pobłażliwy, bo jednak no, jakaś by za czasów prymasa Wyszyńskiego takie rzeczy byłyby niemożliwe. Takie rzeczy byłyby niemożliwe. No ale prymas Wyszyński był ostatnim księciem kościoła z prawdziwego zdarzenia. Od tamtej pory mamy kryzys przywództwa. No i trzeba by go jakoś przezwyciężyć, więc arcybiskup Jędraszewski tam próbuje, on tam robią z niego męczennika, to jest za mało, bo to jest męczeństwo na plusowym krzyżu. No na nic takiego nie powiedział, poza tym nic nie powiedział, czego byśmy nie wiedzieli od samego początku. Więc to było dobrze, że to powiedział. Nie powiedzieli nic. No inni nie powiedzieli nic, bo proszę Państwa, mam wrażenie, że w Kościele z szybkością płomienia szerzy się kult świętego spokoju. To jest całkiem inne bóstwo niż Jezus Chrystus. Kult świętego spokoju polega na tym, żebyśmy nikomu się nie narazić, a zwłaszcza osobom wpływowym. No to tak można funkcjonować przez całe życie, aż do naturalnej śmierci. Tak? Od poczęcia do naturalnej śmierci. Proszę bardzo. Proszę. Dzień dobry, ja Państwu chciałam głosić taką opinię na temat uszczelniania VAT-u. Bo ostatnio byłem w Lwowie, kiedy wracałem przez granicę, widziałem kolejki Ukraińców, którzy czekają na przyjazd, a po europejskiej stronie, po europejskim bramce nie praktycznie nie było. Ja uważam, że oni po prostu nie dają takiego aspektu, że to ci Ukraińcy, którzy przyjechali, to przecież dużo zostają do budżetu, bo to musi być produkty kupowane, musi być wszystko, mieszkanie i tak dalej, więc jakiś wpływ do budżetu koniec 15 miliardów to go będzie. Więc to jest pierwsza kwestia. A pytanie to może drugie... Pan pozwoli, to powiem od razu. Proszę Państwa, ci Ukraińcy, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby pracować, no to dobrze. To dobrze, bo skąd się bierze dobrobyt? No z pracy ludzkiej. I oni część tam tego, co zarobią, to tam wywożą do siebie, ale to, co zrobili, za co dostali wynagrodzenie, które tam potem częściowo włożą, no to to zostało u nas, prawda? Więc dobrobyt się bierze z pracy i to dobrze pracują. Proszę bardzo, druga sprawa. I drugie pytanie na temat rynków światowych, bo wiadomo, że będzie kiedyś recesja i tak dalej. Kiedy to nadejdzie, czy rząd nie powie na przykład, to drukujemy bardzo dużo, czy może jednak wolny rynek trochę wprowadzić? Rząd nie może tego zrobić, przynajmniej dopóki nie zmieni konstytucji. Dlatego, że konstytucja expressis verbis zakazuje pokrywania deficytu budżetowego kredytem z Narodowego Banku Polskiego. Więc rząd najpierw musiał zmienić konstytucję, ale na razie jest to zakazane. Na razie nie wolno. Proszę pan. Proszę pan, pan poczytamy. No to dobrze. Ja słyszę. Tak, ale to ja mam taki właśnie głos. Dwa pytania. Pierwsze pytanie, mówi pan, że mamy duży problem z tym bezpieczniakami. Pan mówi, że obawia się sytuacji, że oni go zabijać albo przekonać. A może ma taki trzeci pomysł, żeby po prostu wychować sobie wśród nowych ludzi, tych nowych takich ludzi, którzy będą odpowiadać za bezpieczeństwo państwa, wywiad. Tych ludzi po prostu przeczekać, tych starych ludzi, a ich synów na przykład, jak syn pana generała Tkaczewskiego, znalazł pracę w spółce Skarbu Państwa. Po prostu przeczekać tych starych bezpieczniaków, żeby po prostu oni wymarli, młodych po prostu
kogoś zaangażować, przekonać. Otóż, krótko mówiąc, stoi pan na stanowisku, że trzeba ich przekonać. Ja dopuszczam taką możliwość, chociaż trochę ich znając, to obawiam się, że żadna siła ich nie przekona. Żadne argumenty ich nie przekonają, chociaż z drugiej strony jest coś takiego jak Węgry i Orban na Węgrzech. Węgry były pod tym względem identycznym państwem, jak i Polska. Tam bezpieka robiła, co chciała, aranżowała scenę polityczną, a jednak Orban się pojawił. To dlaczego? Co to węgierscy bezpieczniacy się nawrócili? Nie ma takiej możliwości. Tylko ja to tłumaczę tym, że Francja, Niemcy i Rosja, które przejęły kontrolę nad węgierską gospodarką w swoim czasie, do tego stopnia, że Węgrzy wodę z Dunaju kupowali w państwowej spółce francuskiej, to wyślizgali po prostu tych węgierskich bezpieczniaków ze wszystkiego. I jak oni się zorientowali, że są wyślizgani, to jednym susem przeskoczyli na stronę węgierskiego narodu w nadziei, że on coś tam odwojuje i dla nich. No ale to trzeba mu pozwolić wojować. U nas się nie dali tak wyślizgać, co niestety nie poprawia sytuacji, tylko ją pogarsza. Proszę bardzo. Ciągle tu pana stawia jakby definicję protokołu. Moim zdaniem jest to mieszkanie Państwa, Ukraińska Strefa Południa, że przyjęła się poprzez wszelakie maści makiety, które są prowadzone 90% właśnie. Ukraińców są jeszcze w ogóle banderowcy, czy banderowcy, jest pan Bandera, są bohaterami, poprzez to jak pan mówił, że Straż Graniczna tam apeliacy, bo ogromnie jak pan kupować broń, oraz kończąc o tym, że Związek Ukraińców w Polsce tam podróża specjalnie. Znaczy jest u nas taka sytuacja po lipcu. Drugi mnie na Moskwę zaprosił takiego prezesa młodzieżówki ruchu Moja Ojczyzna i powiedział, że na Węgrzech jest to samo, na w stosunku do Białorusinów, Rumunów mają to samo, więc. Proszę Państwa, ja nie oceniam tej sytuacji tak pesymistycznie jak Pan. Chociaż, ponieważ jest tych Ukraińców w Polsce prawie 3 miliony, to trzeba z góry zakładać, że 0,5%, może nawet 1%. Większość to tam nie ma żadnych wygrań, po prostu chcą tam zarobić i tego, albo się urzędnić. Natomiast 0,5% albo 1% może być zadaniowanych wywiadowczo, albo nawet dywersyjnie. I z tym trzeba się serio liczyć. Dlatego, że no co by, na przykład gdyby nasza Złota Pani chciała tutaj doprowadzić do podmianki na politycznej scenie, co by mogła zrobić? Ano mogłaby poderwać tych właśnie zadaniowanych dywersyjnie, żeby urządzili tu Wołynkę. No to trzeba by było ich jakoś pacyfikować, zabijać i tak dalej. Oni też by zabijali, pożary by były jakieś tam no, kataklizmy. I wtedy zaistniałyby warunki przewidziane przez ustawę 1066, która stanowi, ona nie została uchylona. Prezydent Komorowski ją podpisał w styczniu 2014 roku i mimo 4 lat rządów dobrej zmiany nie została uchylona. Ta ustawa stanowi, że formacje zbrojne obcych państw mogą w Polsce działać, żeby pacyfikować różne rozruchy i tak dalej, no to wystarczy właśnie taki pretekst, żeby wprowadzić obce wojska no i one już dalej już tam będą postępowały zgodnie z rozkazami, które otrzymają. Proszę bardzo. Nie wiem, czy pan słyszał ostatnio, ale rząd ogłosił, że uchwali budżet bez deficytu. No mówimy o budżecie, tak. Mówię, na ile to jest możliwe, a na ile to jest tania kiełbasa wyborcza. Nie, no wiecie, już mówiłem o tym, no musiałbym się powtarzać. Dokonał operacji księgowej w skrócie, między innymi dzięki temu, że zamierza w przyszłym roku zlikwidować narodowe te otwarte fundusze emerytalne i zainkasować całe 15% opłaty przekształceniowej w kwocie 22 miliardów złotych. Więc to jest ta anatomia tego cudu gospodarczego. Proszę bardzo. Dzień dobry.
Panie Stanisławie, ja mam pytanie odnośnie 447. W ujawnionej notatce przez Pana była mowa o polskich złożach, że ma być zmienione prawo, że złoża nie są... Nie, nie była, nie było tam o tym. Nie było o złożach? Nie, nie. Nie, tam była mowa o różnych rzeczach, ale nie o tym. A była to o czym nie. Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać na przykład o taki Związek Zawodowy Ukraińców, który jest związkiem też światowym, ale i w Polsce. Jaki stosunek Pana do takiej właśnie organizacji? A drugie pytanie w kontekście właśnie do arcybiskupa naszego Rysia. No nie wiem, czy wszyscy wiedzą i jak właściwie my katolicy do tego się mamy odnosić, do świętego spokoju, bo w katedrze jest wystawa poświęcona Żydom. I jest cała katedra obstawiona banerami, a na tej wystawie pokazane są rody żydowskie i no w całej okazałości bym tak powiedziała. No jest pani prokuratorowa, która jest na fotelu, siedzi z dwoma pieskami i właściwie nie wiem, co ta wystawa ma promować. No część ludzi, która obejrzała tą wystawę, wiadomo, no tak, ale jaki to cel, co my katolicy w tym momencie, jak to się zachować? No byłam Ja bym tam żadnej tragedii z tego nie robił. Żydzi też stworzenia boskie. W związku z tym, no takich powinniśmy traktować, że ja tylko wierzymy, że wszystko stworzył Pan Bóg, no to Żydów też stworzył. W związku z tym, no trzeba z tego wyciągać jakieś wnioski. Oczywiście to nie jest żaden powód, bo Niemców też Pan Bóg stworzył. I ruskich też Pan Bóg stworzył, ale dlaczego arcybiskup Ryś nie urządza wystawy na przykład o Rosjanach w Łodzi? Przecież mnóstwo Rosjan było w Łodzi, nawet są cerkwie, wiem, że są. Więc rzeczywiście niektóre, wygląda na to, że niektóre stworzenia boskie są traktowane lepiej niż inne. To takie jest trochę orwellowskie, jak w folwarku zwierzęcym Orwella było tak, że wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych. No to tutaj z taką sytuacją mamy do czynienia. Wie Pani, prowadzony jest tak zwany dialog z judaizmem. Nawet Dzień Judaizmu tam w styczniu jest obchodzony. Muszę powiedzieć, że nie bardzo rozumiem, dlaczego przedstawiciele jednej religii angażują się w propagowanie całkiem innej religii. A jak nie mogą wytrzymać, to niech tam przejdą na judaizm i nie zawracają głowy nikomu. Co więcej, to nawet wydaje mi się, ze mnie żaden teolog, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia teologicznego to jest niesłuszne. Bo jeżeli katolicy, czy chrześcijanie w ogóle, uważają, że pełnia objawienia nastąpiła w Jezusie Chrystusie, no a tu się okazuje, że bez judaizmu to my w ogóle nic nie możemy zrozumieć. No to albo pełnia objawienia nastąpiła i tu żadnymi protezami nie musimy się podpierać w rodzaju judaizmu, albo nie nastąpiła, no to w takim razie nie zawracajmy sobie głowy chrześcijaństwem, prawda? Albo jedno, no mówię, nie jestem teologiem, ale wydaje mi się, że to dziwactwo jest. Dziwactwo, które oczywiście nie skończy się dobrze, dlatego że no, jeżeli część duchowieństwa, zresztą nawiasem mówiąc, mamy tutaj też kryzysową sytuację, bo to tak jak przewidział Parkinson, prawie Parkinsona, że jak instytucja przekracza 1000 osób, to już przestaje działać na zewnątrz, a więc przestaje spełniać te cele, do których została utworzona, tylko już się zajmuje sama sobą. Coraz więcej sygnałów mamy takich, że rzeczywiście duchowieństwo się zaczyna zajmować sobą. Już nikt inny ich nie obchodzi, to a czy będą celibat utrzymać, a czy kobiety mają, no już się zaczyna zajmować sobą. No i myślę, że dla dobra, tak powiem, chrześcijaństwa trzeba jakoś położyć ten ukręt. W jaki sposób? No, jak już nie ma innego sposobu. Wie Pan, jak komuś nie można rozumu przysporzyć przez głowę, to przez tyle trzeba spróbować. Proszę, nie. Proszę Pana, nie no. Książę Wellington mówił, że armia maszeruje na brzuchu. Każda.
Nie ma korzyści. Więc jak brzuch jej trochę spadnie, to wtedy zacznie się zastanawiać. Osoby na święconej wodzie. No, osoby na święconej wodzie nie pasą. To zresztą jest zgodne z Ewangelią, bo jest taka przypowieść ewangelista o okropnym rządce. Rządca był taki tam już, wyrzucił go ten pan jego, no i to on znalazł się w sytuacji trudnej, bo tak, no, nie miał źródeł dochodów, ale jeszcze tam pewne rzeczy widział, więc poszedł do jednego dłużnika tego pana swojego dawnego i powiadał tak, ile jesteś winien? A on mówi tyle i tyle. No to zredukował ten dług o połowę, napiszmy. I tam każdego innego. I Pan Jezus chwali za pobiegliwość tego rządcy. Powiada, synowie tego świata bardziej tam umieją się posługiwać mamoną od synów światłości, niegodziwą mamoną. Trzeba się uczyć. Ewangelia zawiera bardzo dużo pouczających takich przykładów. Tylko, że u nas ludzie Ewangelii nie czytają, tylko tak mniej więcej z trzeciej ręki coś tam. A to trzeba czytać i wyciągnąć wnioski. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie związane z konstytucją i z większością konstytucyjną, tu szedłem trochę może w politykę, mam nadzieję, że organizacja mnie nie dopadnie później. Czy jeśli, biorąc pod uwagę pana ulubioną teorię spiskową, że PiS to jest opcja amerykańska, no i SLD też można powiedzieć, że opcją amerykańską była tam te stare piekuty, te więzienia, czy istnieje taka możliwość, że po wyborach, jeśli PiS nie miałby większości konstytucyjnej, to pod pretekstem, że tam no zakopnie te sprawy obyczajowe, tam nie każdy będzie jaki chce być i tak dalej, ale dogadałem się właśnie PiS z lewicą po to, żeby napisać konstytucję od nowa, lepszą dla PiS-u. Czy... Nie wykluczam tego, z góry tego nie wykluczam, chociaż nie bardzo wierzę w takie ostentacyjne porozumienie. Proszę zwrócić uwagę, że przy takiej wojnie, jakiej jesteśmy świadkami od wielu lat politycznej, która się przewala, w sprawach istotnych dla państwa, obydwa obozy, i obóz dobrej zmiany, i obóz zdrady i zaprzeństwa zachowują się identycznie. Zachowują się identycznie w sprawach istotnych, a w sprawach nieistotnych, tam się kopią po kostkach, wrzasku jest co niemiara i tak dalej. Telewizja jedna tam tę stronę bierze, druga tamtą, inne tam starają się zachować chwalebne obiektywy, ale mniej więcej taka sytuacja jest. Ja kładę to na kark transformacji ustrojowej. Otóż transformację ustrojową w Polsce, wbrew tam Kukunkowi, który tam pierwszy dołączam, stawię wodę za pani, no ale to megaloman jest taki, tam nie ma co testować, to słucha pana prezydenta, bo pan sobie szkodzi. Otóż uważam, że, znaczy nie uważam, tylko transformację ustrojową w Polsce zaprojektowały dwie osoby. Znaczy ogólnie, ramowo. Pan Daniel Fryk, zamienia Departamentu Stanu, on wtedy był urzędnikiem Departamentu Stanu, potem był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie, teraz znowu jest urzędnikiem Departamentu Stanu, oczywiście wyższej rangi. I szef pierwszego zarządu Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego, pan Włodzimierz Kryczko. To te osoby zaprojektował, a generał Kiszczak to wykonał. A generał Kiszczak to wykonał, bo to nie on projektował, to tamci zaprojektowali. I nadal to obowiązuje. Nadal to obowiązuje. Dopóki oczywiście się coś nie zmieni, nie wiem, ale no, nie bardzo wierzę w taką ostentację, bo gdyby nagle się okazało, że pan prezes Kaczyński z panem Czarzastym tam się obwąchuje i konstytucję chce zmienić, to myślę, że chociaż nie jestem pewien, ale myślę, że wielu jego wyznawców zaczęło w niego powątpiewać. Chociaż to doświadczenie poucza, że oni bardzo wiele mogą znieść. Także może to i nawet nie powoduje. Znaczy też mi się wydaje, że wielu wyznawców traktuje jedno z mediów rządowe, narodowe jako wyrocznie. Także myślę, że
gdyby tam odpowiedni fachowcy wiedzieli, jak to przedstawić, no to... Proszę pana, bardzo możliwe. Ja sam to mówiłem, że powiedzmy Stany Zjednoczone po wyborach nacisną tu na Polskę już, żeby się przestała migać i rząd dobrej zmiany postąpi zgodnie z tymi tam sugestiami i zacznie przekazywać środowiskom żydowskim własność bezdziedziczną. No trzeba będzie coś ludziom powiedzieć. I ja sobie wyobrażam, że co może powiedzieć naczelnik państwa. Powiem, no dobra, rzeczywiście robimy to. Ale i tak macie szczęście, że my to robimy. Bo gdybyśmy my tego nie zrobili, to Tusk by to zrobił, dopiero by było nieszczęście. No i tu bardzo wielu ludzi to uwierzy. Proszę bardzo. Moje pytanko, Kamil Kamiński. Przyjechaliśmy do Przyjaciół Miskiec. Chcieliśmy zapytać, mamy rok wyborczy, 2019, i pytanie, jak pan sądzi, co pan myśli o dzisiejszych ruchach na prawicy? Skąd te podziały, skąd ten brak jakby kontynuacji programu Konfederacji, czyli odłączenie się różnych ruchów, powstało wiele komitetów wyborczych. Jak pan prognozuje, co się stanie po 13 października i co się może wydarzyć już w kampanii wyborczej? Wie pan, to zależy od tego, jaki cel sobie stawiają przywódcy poszczególnych komitetów, bo jeżeli by sobie stawiali cel polityczny, to raczej rozsądek by nakazywał im synergię. Natomiast jeżeli oni sobie stawiają za cel uzyskanie subwencji budżetowej, no to już niekoniecznie, chociaż nie wiem, czy i to im się uda. Bo jeżeli tych komitetów będzie zbyt wiele, to odsetek zwolenników prawdopodobnych nawet nie jest nieskończenie wielki. Jeżeli ta liczba się podzieli na zbyt wiele, no to może się okazać, że nawet subwencji budżetowej nie uda się uzyskać. A czy trochę prognozuje pan po 13 października jakieś ruchy na prawicy, bo może przyjdzie takie... To zależy od czego. Nie sądzę. W takich sytuacjach to, wie pan, doświadczenie życiowe mi podpowiada, że w takich sytuacjach szuka się winnego, a to nie sprzyja żadnym, wie pan, porozumieniom, bo to wtedy poprzez was tutaj wyjście do tego, no to jak się tak zaczyna, to trzeba trochę odczekać, żeby potem jakoś zapomnieć o tym. Myślę, że nie. Jeszcze tym bardziej, że nie wiemy, jakie rozmiary przybierze ta afera Waterhage w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bo ona jest na razie rozwojowa. Pan premier wyraził nadzieję, że ona się zakończy dymisją pana Kiewiaka i wizytę, no ale to widać już, że się nie zakończy, że ona się rozbija. I bardzo możliwe, że doprowadzi do pewnej erozji wpływów Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że zwłaszcza pan Zbigniew Ziobro będzie... To nie jest PiS, to jest Solidarność. To właśnie dla was to wyjaśnię, tak? Tak, tak, że pan Zbigniew Ziobro zresztą już to robi. Będzie wyrzucał kolejnych murzyńskich chłopców z rządowej Łodzi, bo to państwo może nie wiecie, o co chodzi. O XIX-wiecznych powieściach podróżniczych była to piroga z białymi podróżnikami płynęła w górę rzeki. Krokodyle na nią napierały. W związku z tym ci biali podróżnicy co pewien czas wyrzucali do rzeki murzyńskiego chłopca. I krokodyle tam się nim zajmowały i wtedy tam Łódź płynęła bezpiecznie. Więc coś takiego. Myślę, że pan mówił, że nic nie zagraża do 13 października. Dlatego, że gdyby on został spuszczony z wodą, no to by nastąpiły objawy dekompozycji całego obozu. Ale nie sądzę, żeby komukolwiek na tym zależało, więc dlatego jego pozycja do 13 października jest nie do ruszenia. A potem to zobaczymy, dlatego że jeżeli nastąpi jakaś erozja politycznych mutowań Prawa i Sprawiedliwości, to może się stać tak,
że wprawdzie PiS będzie miał najlepszy wynik wyborczy, ale z posłów opozycyjnych będzie można w Sejmie stworzyć większość. No i wtedy nastąpi podmianka na pozycji lidera politycznej sceny. O, wtedy to już tam się zacznie i to ja. Nie wykluczam, że ta afera Watergate to jest element takiej operacji. Nasza złota pani postanowiła tutaj zawalczyć jeszcze raz, bo już próbowała kilka razy, a teraz zawalczy jeszcze raz. Co mnie na taki wniosek, czy na takie podejrzenie naprowadza? No pani Emilia. Pani Emilia. Proszę zwrócić uwagę, że nikt nie podaje. Mówi się, że hejt tam na tych sędziów, ten, to znaczy co konkretnie? Ona jeden taki przypadek był, że tam jakiś sędzia pożyczył jakiejś kobiecie pieniądze, nie wiem dlaczego, nie znał jej, nie widział na oczy, ale pożyczył jej pieniądze. No i potem ona się zaczęła awanturować i tak dalej. No to nie jest żaden hejt, to jest informacja o faktach, które miały miejsce. I pani Emilia coś takiego, takie informacje przekazywała tam panu Piebiakowi. A potem on tam aranżował różne tam kampanie, telewizja rządowa to wykonywała i inne media. Dobra, tylko warto zapytać, a skąd u diabła pani Emilia mogła takie rzeczy wiedzieć? Otóż ja uważam, że ona była osobą podstawioną, żeby się urzędnicy ministerstwa sprawiedliwości dali nabrać na te prowokacje. No potem się rozpłakała, zaczyna żałować swoich błędów strasznych, nie było brzydłych, prawda? No ale już wszystko się ujawniło, mleko się rozlało i teraz tylko musi. Bo żaden sędzia nie oskarżył jej z artykułu 212 Kodeksu Karnego oszczerstwo. To znaczy z tego wyciągam wniosek, że te informacje, to nie żaden hej, tylko te informacje musiały być prawdziwe. Skoro taka powściągliwość ze strony tych hejtowanych tutaj w sposób widoczny występuje. Także myślę, że mamy do czynienia z operacją podobną do tej, jaka miała miejsce w latach 2013-2014, kiedy pan Falenta, główny szatan afery podsłuchowej, zlecił kelnerom podsłuchiwanie dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. No i proszę, jaki efekt był? No taki, że nastąpiła podmianka na pozycji lidera w scenie politycznej. Bo dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, to naturalnym biegiem rzeczy liderem politycznej sceny u nas było stronnictwo pruskie. Ale jak Polska w 2013 roku zaczęła przechodzić pod kuratelę amerykańską, no to ekspozytura stronnictwa pruskiego na pozycji lidera Amerykanom była potrzebna jak psu piąta nutra. No to był pan Falenta się ukazał, że on powie, jacy pierwszorzędni fakowcy mu tam to zlecili. Ja od razu mówiłem, że to musieli pierwszorzędni fakowcy. No to on tam został, że tak powiem, ostrzeżony. Już mu tam skierowali go na badania psychiatryczne, być może, że zdiagnozują u niego schizofrenię bezobjawową, no, ale to jeszcze czas pokaże. Natomiast mam nadzieję, że pan Falenta jest dużym chłopczykiem i że na wypadek, gdyby na spacerniku trafił do piorun kulisty, to on jakieś tam zabezpieczenie sobie zorganizował. Na razie do piorun kulisty na spacerniku nie trafił. Dowód, że czy poszlaka, że to zabezpieczenie musi być skuteczne i prześladowcy pana Falenty o tym wiedzą. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja jeszcze chciałem się zapytać w sprawie 447. Chodzi o, może to jest naiwne pytanie, ale chodzi o taką rzecz. Musimy przeprowadzić zmianę prawną, żeby można było to mienie zwracać, tak? Proszę pana, nie ma mowy o żadnym zwrocie.
Jeszcze raz powtórzę, no dobrze, ale że... to w jaki sposób? No z tego co słyszałem, trzeba by zmienić w Polsce prawo, bo... No tego żądają od nas nasi sojusznicy, żeby władze polskie przeforsowały ustawodawstwo, które tym całkowicie bezprawnym roszczeniom żydowskim nadało pozory legalności. Ale to tylko żydowskim. Jeśli zmienimy prawo, to będzie ono dotyczyć innych jeszcze narodowości. Proszę Państwa, proszę Pana, czy ja inne narodowości nie pozostawiły w Polsce własności bezdziedzicznej. Tylko Żydów. Ale to pewne jest? Nie wiem, no to nie pan, wszystkich przypadków nie znam, ale na podstawie tego, co na ten temat wiem, między innymi z historii, to Żydzi się znaleźli w sytuacji wyjątkowej. I roszczenia odnoszące się do własności bezdziedzicznej podnoszą tylko oni, nikt inny tego nie robi. Ale gdy takie prawo zostanie ustanowione, to nie będzie furtką do tego, żeby mogły inne narodowości, jeśli takie coś wystąpi, też domagać. Wie Pan, jest takie niebezpieczeństwo, dlatego że, jeszcze raz powtarzam, własność bezdziedziczna oznacza tylko tyle, że nikt nie ma żadnych praw do tej własności wyjaśnialnych na gruncie prawa polskiego. Skoro ktoś może przejąć, nie mając do tego żadnych praw, no to każdy może przejąć. No, podoba mi się na przykład Pałac Kultury w Warszawie, to dajcie. Ale my musimy stworzyć pozory prawne, żeby to... Na tym polegają naciski na polskie władze. Właśnie to mieli na myśli senatorowie, którzy podpisali list do pana Pompeo, żeby podjął śmiałe kroki względem Polski. No, to śmiałe kroki. To są takie, żeby naszych dygnitarzy tam podkręcić. Zresztą pan Pompeo powiedział to 14 lutego, kiedy był na konferencji biskupiej, że chodzi o przeforsowanie kompleksowego ustawodawstwa. Właśnie takiego. Proszę bardzo. Dzień dobry, szanowny panie redaktorze. Chciałem zapytać, czy mógłby się pan odnieść do listu, jaki podpisali z notariuszami byli polscy ambasadorowie? No, bardzo krytycznie oceniam to, że oni w ogóle wpadli na taki pomysł. To ich kompromituje jako dyplomatów. Po pierwsze, że tenor tego listu, ten list bardzo przypomina sublikę, jaką w 1792 roku skierowała do Katarzyny Konfederacja Targowicka. Naprawdę, prawie że dosłownie są powtarzane. Tam się oczywiście oni na Jarosława Kaczyńskiego nie skarżyli, tylko na despotyzm Stanisława Augusta. No, a Katarzyna to miała serduszko bardzo czułe na despotyzm, na ofiary despotyzmu. Więc oczywiście wiemy, jak się to skończyło. Skończyło się rozbieranie Polski. Tutaj jeszcze, i to jest jedna rzecz, która wystawia bardzo złe świadectwo, to po prostu kupa gówna jest ci sygnatariusze. A druga jeszcze rzecz, że jako dyplomaci to są posły koronowane, bo ten list skierowali nie do kogo innego, tylko do Donalda Trumpa, który w Stanach Zjednoczonych jest dokładnie za to samo krytykowany, że łamie prawa człowieka i tak dalej. No to Donald Trump może zrobić z tego listu użytek toaletowy. Przypuszczam, że tak właśnie będzie. Ale to znaczy, że ci ludzie nie są żadnymi dyplomatami, że to jest po prostu banda jakichś amatorów. No nic dziwnego, że interesy polskie były tak fatalnie zabezpieczone przy pomocy takich drugich. No bo oni są mało spostrzegani. Żadnemu nie przyszło do głowy, że przecież jak Trump, a wreszcie co Trump miałby zrobić? Miałby przełożyć pana premiera Morawieckiego przez kolano i wsypać mu klapów? No co miałby zrobić? No po prostu banda idiotów. A czy ta banda idiotów to jest jakaś agentura? No bo z jakiegoś powodu? Nie pan, nie wiem. Nie wiem, oni mi się nie zmierzają. Natomiast wydaje mi się, że no, są na tyle spostrzegawczy, żeby tam sobie zdawali sprawę, że jesteśmy u progu żydowskiej okupacji Polski. Każdy okupant potrzebuje kolaborantów, właśnie się zgłosili.
A ja mam takie jeszcze jedno pytanko, czyli sformułowanie. Kiedyś tak wymyśliłem taką formułę, że chętnie jako Rzeczpospolita Polska oddamy mienie bezspadkowe na poziomie, mówi się o 250 miliardach dolarów, mówi się o 330 i oddajmy Żydom to mienie bezspadkowe pod jednym warunkiem, że dostaniemy proporcjonalnie 4 do 1, czyli bilion dolarów na przykład reparacji wojennych od Niemiec. Ale nie dostaniemy od Niemiec, natomiast wie pan, nie, niech się pan nie gniewa, ale to jest bardzo niemądry pomysł. Ale niech się pan nie gniewa, ale to jest bardzo niemądry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że my reparacji wojennych od Niemiec nie dostaniemy. Natomiast w ten sposób uznalibyśmy zasadność roszczeń żydowskich. A Żydom właśnie na tym zależy, żebyśmy my potwierdzili imieniem państwa polskiego, że ich roszczenia są zasadne. My tylko... Moim zdaniem te roszczenia są zasadne do Berlina, a nie do Warszawy. Proszę pana, ani do Berlina, ani do Warszawy. No jeżeli twierdzą, że coś im tutaj zostało zabrane. Nie im. Proszę państwa, musimy o jednej rzeczy pamiętać, że zgodnie z zasadami, jeszcze z prawa rzymskiego się wywodzącymi, i one obowiązują i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, jeżeli jakiś jegomość umiera i nie sporządza testamentu, ani nie pozostawia spadkobierców ustawowych, to majątek, jaki po nim pozostał, przypada państwu, którego on był obywatelem. Kropka. Więc własność bezdziedziczna nikomu się nie należy, poza państwem polskim. Więc jeszcze raz powiadamy, myśmy uzależnili wypłacenie Żydom o przekazanie własności bezdziedzicznej, jak pod warunkiem, że Niemcy nam, to byśmy uznali zasadność tych roszczeń, na czym im bardzo zależy. A my od Niemiec żadnych reparacji nie dostajemy, bo gdyby to było naprawdę, gdyby rząd miał jakąś cień nadziei na to, to już dawno by skierował do rządu niemieckiego stosowną notę. Tymczasem co widzimy? Bicie piany w mediach, a ani pani Szydło, ani pan Morawiecki, ani pan Czaputowicz, ani pan Waszczykowski żadnej takiej noty nie skierowali pod adresem rządu niemieckiego. Co więcej, widziałem w telewizji konferencję prasową niemieckiego ministra spraw zagranicznych i pana ministra Czaputowicza. I pan minister Czaputowicz oświadczył tam, expressis verbis, cytuję, w stosunkach polsko-niemieckich problem reparacji nie istnieje. To tak nie istnieje. To nie istnieje. Naprawdę nic tu nie kombinujmy, bo wszystko... Jak zestawić reparacje do mienia bezspadkowego? Jak to w ogóle porównać, jak to... Proszę pana, ale, nie ma takiej potrzeby, ale żeby... temat jest w opinii międzynarodowej. Proszę pana, nie w opinii międzynarodowej nie ma żadnego tematu. W opinii amerykańskiego kongresu jest tylko intencja, żeby zmusić Polskę do zapłacenia haraczu. I tyle. W związku z tym, ale inni będą się temu z satysfakcją przyglądać, bo na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. Jeśli Polska by zrobiła takie głupstwo, to rzeczywiście nie zasługuje na żaden szacunek. Tak jest. Proszę. Ja chciałem zapytać, bo taką notę do rządu niemieckiego wystosował chyba rząd Grecji w kwestii reparacji. Tak, ale rząd Grecji był w całkiem innej sytuacji, bo warto przypomnieć historię. Otóż w sprawie reparacji, ponieważ od Niemiec, ponieważ Niemcy zostały zlikwidowane jako państwo, Hitler się zastrzelił, a rządu admirała Denica nikt już nie uznawał. Niemcy zostały zlikwidowane jako państwo, były 4 strefy okupacyjne i o tym, co Niemcy mają robić, czy co, jaki jest los dalszy tam tego terytorium i ludności, to decydowała konferencja w Poznaniu. I konferencja w Poznaniu zajęła się reparacjami i przyznała Polsce reparacje z puli sowieckiej strefy okupacyjnej. I no nie, no, konferencja w Poznaniu tak zdecydowała. I a Sowieci, jak to Sowieci?
dzielili się z nami po braterstwu, żądając zamian za to darmowego wybierania węgla górnośląskiego. I dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił w ogóle tego tematu poruszać. Ale jak Stalin umarł w 1953 roku w marcu, no to kilka miesięcy później rząd, taki jaki wtedy był, powiedział, to my już nie chcemy tych reparacji, tylko wy nam obiecajcie, że już nie będziecie wybierali węgla górnośląskiego. I Ruscy obiecali to. I Ruscy to obiecali dopiero w 1956 roku, co prawda przestali, ale to obiecali. I niemieckie stanowisko jest takie w stosunku do Polski, nie w stosunku do Grecji, tylko w stosunku do Polski. Myśmy wobec Polski się wywiązali zgodnie z decyzją konferencji w Poznaniu. A jakie były wasze rozliczenia z Sowietami, to nas to nie obchodzi. To wy się z nimi teraz prawujcie. I to dlatego rząd polski doskonale wie, że jakby taką notę wystosował, to ten, nasza złota pani by zapytała ambasadora, ekscelencjo, od kiedy polski rząd ma te objęty. Proszę bardzo. Pierwsze, w jaki sposób można zaangażować Polonię? Ogólnie na całym świecie, poza tym, że jak pan był zresztą zwolennikiem tego, żeby liczbę na dopisanie zmniejszyć do 300, z tych 300 10% została mniejszość po dzięki na kontynentu, na Amerykę Północną, Południową, resztę Europy, Afrykę, Azję i Australię i Australię. Ale czy panu chodzi o to, żeby zapoczątkować proces politycznej integracji Polonii świata? Czy panu chodzi o to, sam jak... Samy politykę międzynarodową, żeby stanęli jakby w obronie na przykład... No to wie pan, ten proces taki, o którym pan mówił przed chwilą, to on by dał efekty po jakichś 30 latach. To już wie pan, po herbacie będzie. Natomiast ja w Radio Maryja jeszcze w czerwcu przekazałem taki pomysł, żeby organizacje polonijne w każdym stanie organizowały właśnie o teraz spotkania z kongresmenami, tymi, którzy stamtąd są, i przedstawiały im polskie stanowisko, bo co innego, jak się występuje z pozycji petenta i tam dopraszam się łaski wielmożnego pana, a co innego, jak się zaprasza takiego jegomościa, no i wtedy można z nim dyskutować. Bo on przedstawi swoje stanowisko, ale uczestnicy takiego spotkania mogą przedstawić stanowisko polskie. To taki pomysł był, tylko się nie udał. Jeszcze w 2018 roku, kiedy ta ustawa nie była uchwalona. Senat już ją uchwalił, a Izba Reprezentantów jeszcze nie. I wtedy organizacje polonijne postanowiły zorganizować taką konferencję w Waszyngtonie, dwudniową. W pierwszym dniu mieli sformułować polskie stanowisko i polskie zastrzeżenia, a następnego dnia mieli odwiedzić wszystkie 450 biur kongresmenów na Kapitolu, żeby im to przedstawić, jeszcze zanim się odbyło głosowanie w Izbie Reprezentantów. No i, ale co się stało? Przyjechał do Ameryki pan wiceminister Magierowski, wiceminister spraw zagranicznych, teraz jest ambasadorem Izraelu. I odbył wiele spotkań z rozmaitymi osobistościami polonijnymi. Nie wiem, czy on im to zasugerował, czy coś, ale po tych rozmowach te osobistości się wycofały z udziału w konferencji w Waszyngtonie, a przedtem zgłaszały te marce. Więc oczywiście to się wszystko odbyło, ale już nie miało takiej siły przebicia. Już nie miało takiej siły przebicia. I na razie jest... Ja dlatego... uznałem, że dobrze by było, gdyby Sejm uchwalił ustawę antyroszczeniową, którą ona krótka była, to mogę państwu ją zacytować dosłownie. Artykuł 1, punkt 1. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom odnoszącym się do własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu pierwszego.
obowiązek przedstawienia tego oświadczenia następuje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł 2. Kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do zadośćuczynienia roszczeniom, o których mowa w artykule 1, albo próbuje obejść wynikający z niej zakaz, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej. On ma takie brzmienie, że kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej działa wbrew interesowi państwowemu polskiemu, podlega karze od roku do lat 10. Więc i trzeci artykuł, ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ta ustawa by nas nie zabezpieczała w 100%, ale pozwalałaby nam zyskać na czasie, bo gdyby ta ustawa została uchwalona, to uniemożliwiłaby rządowi wdawanie się w jakiekolwiek negocjacje, bo tu 10 lat więzienia za to grozi. I dzięki temu moglibyśmy zyskać na czasie do przyszłego roku, kiedy będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I wtedy właśnie mobilizować Polonię amerykańską, żeby no, tam zrobiła rabat. I być może by to nic nie dało, ale być może by coś dało, bo tam z jednej strony kongres i prezydent są pod presją lobby żydowskiego, który jest bardzo wpływowy. No to trzeba by było stworzyć też taką presję. Może nie będzie ona tak silna jak presja lobby żydowskiego, ale lepsza taka niż żadna. No i tyle. A potem się zobaczy. Podążając za posłem Żyłkowskim, jesteśmy świetnie zabezpieczeni. No, pan poseł Żyłkowski napisał podobną ustawę. Nawet pojechał do Waszyngtonu i tam ją sfotografował się naprzeciwko Białego Domu z tą ustawą. No ale 19 lipca Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości przy wstrzymujących się głosach Platformy Obywatelskiej tę ustawę odrzucił, ten projekt odrzucił. Po czym pan poseł Żyłkowski truchcikiem przebiegł do Prawa i Sprawiedliwości. Tam został wpisany na listę wyborczą. No i to rozumiem, i potem wygłosił takie oświadczenie, ta ustawa jest niepotrzebna, jego własna, niepotrzebna, bo to właśnie jesteśmy świetnie zabezpieczeni. Rozumiem, że to było takie wpisowe. To pan prezes Kaczyński za darmo nikogo na listy nie wpisuje, to pan i tak już jest tylko tyle. Proszę bardzo. Tak? Jeszcze z tej kreśmieczki, bo pan był autorem, pan napisał no, na tekstami, tam się wydawał kreśmieczki dla prezesów instytucjów. Czy jest jakaś możliwość, żeby ponownie kara śmierci weszła w życie poza tym, żeby albo wyjść z Rady Boże, żeby się przyniosło co do czego były bardzo negatywne skutki na arenie międzynarodowej, albo przekonać na tego szefa generalnego Norwega, który tam wszystkim bardzo poza. Szansa zawsze jest. Trzeba próbować wybadać. Dopóki nie spróbujemy, to nie wiemy. Trzeba próbować, ale nikt na razie nie próbuje. Mało tego, to by było trochę kłopotliwe, zwłaszcza ostatnimi czasy, dlatego że papież Franciszek zmienił katechizm Kościoła katolickiego. Uznał, bo dotychczas katechizm Kościoła katolickiego uważał, że kara śmierci jest dopuszczalna. Jest dopuszczalna, a papież Franciszek stwierdził, że jest niedopuszczalna. No to mielibyśmy problem. Houston mamy problem. I myśmy dali Konfederacji w Irlandii. Znaczy, w sumie to wszyscy za granicą, do obwodu warszawskiego, 14% prawie na Konfederację. Ale nas nie można było kupić, bo nam PiS nie zapłacił. Tak? Nie wiem, czy to akurat też na to wpłynęło. Ale taki był rezultat w porównaniu do tego, co w Polsce Konfederacja dostała, to nie chcecie... To ja wiem, że za granicą dostała wynik znacznie większy. Tyle tylko, że w liczbach bezwzględnych to już... No oczywiście, tak. Jest nas, no tak, mówię, dla mnie jest nas 200 tysięcy tylko, ale to chodziło o wszystkich Polaków za granicą.
Natomiast ja się chciałem pana zapytać, bo od wielu lat już tak ja pana oglądam, kiedy pan wreszcie poda nutę do tej piosenki motywującej do pracy o złotym sile. Jaką? Piosenkę śpiewamy przez naszych Niemców, poddajesz i... A nie, to proszę pana, da, bo to ja nie wiem, nie znam melodii, bo panu chodzi o to, bo ja kiedyś wyjaśniałem, dlaczego panią kanclerz Angelę Merkel nazywam naszą złotą panią. A to jest cytat z takiej piosenki, którą Niemcy kazali śpiewać Żydom prowadzonym do pracy. Marszałek Śmigły-Rydz nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. Ja nie znam melodii. No ma czas, żeby się przygotować w swoim programie pytanie. Ale to ja wie pan, no mówię, nie znam melodii. Może jest gdzieś zapisana, ale ja się z nią nie zapisałem. Wiersz jest tak... Aż przyszedł Hitler złoty. To to, widzi pan. Wszyscy... Mają państwo tutaj, będziemy czekać na ten film. Tutaj będzie myślę chciałem naszej telewizji. Chciałem jeszcze się zapytać właśnie a propos tego wyniku, który myśmy niejako tam dali za granicą, oglądając te wszystkie programy narodowe, czy pański program, czy inne te telewizje, nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek to skomentował w jakikolwiek sposób. To nie wiem, o co tu chodzi. Czy to się tak proszę pana, no po co, no po co komentować? Wszystko jedno, dobrze czy źle, to w takim środowisku dziennikarskim takie powiedzenie głosuje. Dobrze czy źle, to jest nazwiskiem. To wie pan, nawet jak źle, bo nazwisko przypomniane jest. Lepiej nie ryzykować. Tak, to wiem, znam to powiedzenie. Chciałem panu powiedzieć, że ja tu też w roku byłem na Marszu Niepodległości i nie wiem, to jest chyba jakaś opatrzność, bo jestem drugi raz w Polsce od wielu lat i drugi raz znajduję pana w Łodzi, w tym mieście, dla Łodzi przylatuje. No takie szczęście. Tak, dziękuję bardzo.